Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lepki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Idziemy powoli w końcu na tego Yangarugę. Po poprzednim odcinku, który był, ojej, nie chciałbym zostać zaatakowany. Po poprzednim odcinku, który skończył się na tym, że zaczęliśmy robić po prostu rzeczy poboczne i tak się odcinek skończył po prawie 50 minutach. Muszę przyznać, że troszeczkę tutaj podleciałem szybko, ale nie zrobiłem nic poza tym w sumie na dobrą sprawę. I zobaczymy, z czym będzie się jadł Yangaruga. Mam nadzieję, że go wsadzimy w kanapkę czy coś. Nieważne, okej, to było głupie. Ale dobrze wiecie, że to jest mój styl. Nie mam szczerze mówiąc nic do dodania i mam wrażenie, że... nie wiem, czy to widzicie, ale... ale chyba Switch właśnie dostał derpa. Switch? Ja widzę, że to jajko się przesuwa o pół milimetra dosłownie na parę sekund. Dobra, odblokowało się, wow. Switch. Dzień dobry. Stajemy. Pobudka jest prawie 15. Nie wiem, moi drodzy, pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby na Switchu coś aż tak długo mi się ładowało. Jestem ciekaw, czy to przez wielkość lokacji, czy z jakiegoś innego powodu. Zobaczmy tylko może mapę. No, nie powinno w sumie być problemu, skoro większe mapy mi się ładują raz, dwa praktycznie. Chodzi mi głównie o mapy zewnętrzne, chyba że chodziło o jakieś inne modele, albo po prostu Switch rzeczywiście złapał derpa, jak mówiłem. Dobra, widzę już, moi drodzy, skrzynkę. Na razie jeszcze pomysłu na dzisiejszy temat nie mam, dlatego że sam stałem na dobrą sprawę jakieś 2 godziny temu. O, to może wam opowiem co nieco, skoro i tak nie mam na razie pomysłu. Wczoraj siedziałem do... czy nie mamy potworka, który mógłby nam tutaj pomóc? Mamy, bo to jest... tutaj potrzebujemy kulujaku naszego błękitnego. Zapomniałem, że te skały można niszczyć, szczerze mówiąc. Muszę przyznać. Okej, dobra, immunizator. Wczoraj siedziałem do 5 nad ranem. I... muszę się przyznać, że siedziałem i grałem na gitarze. Potem grałem w gry, których nazw nie można wypowiadać, bo ludzie przestaną oglądać w ogóle wszystkie moje filmy, jakby jeszcze ktokolwiek je oglądał. Czekajcie, musimy zobaczyć mapę. Dobra, jest w porządku. Widzę, że tutaj już raczej skrzynk nie ma i jest chyba cutscenka. No to tyle, moi drodzy, z mojej opowieści na to by wychodziło. Tylko że znowu widzę, że jajko raczej nie chce się za bardzo ruszać. O! あんなところにアイルがいるぞ? なんだか可愛い格好のアイルだな! お? なんだよアルマ! そんな変な顔して!別に昔似たようなことがあって、それを思い出していたんだ。あ、うわ、アイルだ。可愛いな、お前。アルマもこっちにおいでよ。 どうしたの、アルマ。もしかしてアイルーが怖いの？違う。ただ俺は、まずい。ここはモンスターの巣だったか。このままじゃアイルーが危ない。 怖くないのか？モンスターは怖くないよ。怖くない？僕たちが巣に入ったからあいつも怒っただけで、モンスターだって理由なく暴れるわけじゃないからさ。ってあれ？そういえば。
僕、一人でモンスターを追い払ったの初めてだ。 レド、お前いつの間に。 ライダーさんのじいちゃんは自分でも気づかないうちに強くなってたんだな。 人間の成長はあっという間だ。 さあ、話は終わりだ。 先に進もう。 Powiem szczerze, że ja troszeczkę jestem zaniepokojony tą Felinką. Z jakiegoś powodu. Była dziwna po prostu. Nic się nie odezwała, zero praktycznie reakcji na naszego bohatera. Znaczy nie wiem, czy też wszystkie Feliny potrafią mówić, to też jest rzecz druga. Ale... A trzecia rzecz to to, że tutaj został nazwany Red silnym, tak? Że nie wiedział, że jeszcze jaką ma siłę. To, co zrobił, to była głupota. Z całym szacunkiem, on mógł spokojnie stracić... Znaczy, pewnie nie straciłby życia z Alvinem u boku, ale... Ale rzucił się... rzucił się troszkę bezmyślnie na dobrą sprawę, jak zresztą sam przyznał, że nawet... Znaczy, ze zrozumiałych powodów, ale po prostu bezmyślnie na zasadzie nie był do tego przygotowany, żeby potem dalej walczyć. Mógłby umrzeć, gdyby ten potwór nie uciekł wtedy po tamtej bombie jednej. Czy paintballu, nie wiem co to było w sumie, jeśli chodzi o przedmiot, bo nie zwróciłem uwagi. O nie, nie chciałbym się z nim bić. Uciekajcie, idźcie sobie, panowie. Tak więc to tyle. Ta Felinka była po prostu niepokojąca. Myślałem, że będzie może jakąś pułapką czy coś. Ale nie. Wyjątkowo nie trap. Nieważne. Wracając do tematu, o którym mówiłem. Znaczy tematu. Bardzo tematyczne. Wow. Lipki nie spał do piątej. Muszę przyznać, że nie wiem. Jakoś mnie tak wzięło, że... O, tam siedziałem z jednym z widzów. Na czacie głosowym. Na Discordzie w ogóle. Znowu chamska reklama. Zapraszam na Discorda, jeśli ktoś jeszcze nie wpadł. I ta osoba wyciągnęła gitarę i miałem takie, no, przydałoby się, żebym wyciągnął i swoje. I potem zacząłem siedzieć, grałem na tej gitarze chyba do 2:30, potem kolejne 2,5 godziny spędziłem jeszcze grając w gry. Sam, wyjątkowo, wow, bez nagrywania, wow, sukces. Niesamowite. A potem dopiero poszedłem spać, więc moi drodzy, jeśli będę dzisiaj umierał, w ogóle podkreślę jeszcze raz, znaczy jeszcze raz, w sumie tego chyba nie powiedziałem, przy ostatnich odcinkach byłem po 4 godzinach snu. Wczoraj spałem 4 godziny. Dzisiaj spałem tych godzin, nie wiem, no z 7 może, ale tak niespokojnym snem. Moi drodzy, tak się kończy picie energetyków u mnie właśnie. Jeden z drobeków. Muszę przyznać, że do tej pory się czuję dosyć średnio. W ogóle coś, co jest świetne na tej mapie, nie wiem, czy widzicie to, ale... Czy w ogóle jesteście tego jakby poniekąd świadomi? Zobaczcie. Tutaj mamy ścieżkę, która jest pokazana. Mamy pokazane, w których miejscach już byliśmy, które miejsca przeszliśmy i jakby gdzie te nasze kroki nas zawiodły. To jest świetna rzecz. Bo dzięki temu po pierwsze się nie zgubimy, a po drugie mamy pewność, że zwiedziliśmy na przykład całą lokację przy tym konkretnym podejściu do niej. Uważam, że to jest mała rzecz. Mała rzecz, a bardzo, bardzo ważna. W mojej opinii, jako osoby, która lubi zbierać różne rzeczy. Zobaczmy, super osełka, o. Wow, super osełki. Czekajcie. Czy my tutaj jeszcze coś mamy? Nie, tylko tego robaczka, boskiego nosorożca. O, proszę bardzo, dajcie mi go do rajsa, bo ja potrzebuję go w rajsie. Ale to może innym razem, no nic. Dobrze mówię, chyba boskiego nosorożca właśnie potrzebowałem. Nadal nie mamy niczego, co się wspina po lianach i nie mamy potwora pływającego. Ale to z czasem pewnie znajdziemy. Ja osobiście bym się przeszedł tam do tego fragmentu, który jest przeze mnie jeszcze nieodkryty, czyli tutaj. Ale jeszcze chciałbym też zwiedzić ten element tegoż miejsca. Co to jest? A, to jest po prostu ludrot królewski. Co on pewnie przez niektórych nawet troszeczkę inaczej niż królewski. Dobra, okej, tam chyba nic nie ma w takim razie. Chociaż mogę się jeszcze cofnąć i pójść tym bokiem tutaj. Bo po prostu nie widzę już skrzynek, nie widzę sensu dalszego łażenia. Widzicie, dlatego też nie lubię tych dużych lokacji. Uważam, że one są po prostu...
Troszkę bez sensu do zwiedzania na dobrą sprawę, póki... po zebraniu wszystkich skrzynek. Przecież póki nie mamy niektórych potworów potrzebnych do wejścia w pewne lokacje. Dobra, spróbujmy ominąć tego Arzurosa i pójść tutaj w lewo. Bo widziałem tam już chyba jest na końcu. W samym lewym dolnym rogu jest, jak się nie mylę. Tylko, że tutaj może być leże potwora. Tutaj mogłem po prostu kulkę wziąć i nią tutaj podjechać. I sprawdzić, żeby mi pokazała, gdzie jest jajo. Ale jednak zdecydowałem, że nie. O, duża kość, dawaj. A, świetnie, tani kieł. W sumie cały czas... O, czuję to w wąsach, przynajmniej jest na pewno potwór. Dobra. Aha, okej, nieważne, to mój błąd. Idzie, teraz już nam pokazało, gdzie to jest. Jednak nie jest to na dole, tylko na górze. Ale nie chcę mi się, szczerze mówiąc, tam schodzić na dół, bo nie ma sensu, moim zdaniem, po prostu. Jeśli chodzi natomiast o kwestię tego, co chciałem powiedzieć przed sekundą, o, tutaj trzeba przepłynąć, nieważne. Zastanawiam się, które przedmioty są na sprzedaż, czy to właśnie są te przedmioty, które wywołują ten efekt dźwiękowy, że o, tam słychać, że ej, przedmiot jest, weź mnie, zbierz. Bo akurat boski nosorożec może być do craftu, ale... A nie wiem, nieważne. Dacie mi pewnie znać, albo daliście mi już może nawet znać, bo jeszcze niestety z ostatnich odcinków nie mam, z ostatnich dwóch odcinków jeszcze nie mam feedbacku od was. I zobaczmy, czy będzie cutscenka jak najbardziej. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o cutscenkę. Wow. Wyłączenie się na 5 sekund. Sukces. Ale oczywiście widzę, że po restarcie... W każdym restarcie gry muszę przyspieszyć animację. To musi być Jan Garbła, którego ten koleś się tak bał. Rozprawmy się z nim szybko. Jan Garuga to ma trujący ogon. Unikaj jego uderzeń. Okej. Okay. Jan Garuga, on wygląda w ogóle strasznie podobnie do Kulujaku, muszę przyznać. Jeśli chodzi o model. Tak, dobrze mówię, do Kulujaku? Do Kulujaku. Nie do Kulujaku, co ja gadam. Jeju. Zgubiłem właśnie nazwę, czekajcie. Muszę zobaczyć potwora. Jan Kutku. Jezu, nie Kulujaku, tylko Jan Kutku. Dlaczego powiedziałem Kulujaku? Nie wiem, derp. Więc co, zaatakuję silnym ciosem. Zaryzykuję, zobaczymy jak to zadziała. I zaatakuję oczywiście w głowę. Atakuje technicznie, więc jest dobrze. Wiem przynajmniej, że warto atakować mocnymi ciosami. Zmieniamy umiejętność, w sensie zmieniamy broń na... Wydaje mi się, że młot może tutaj robić obrażenia. Obuchowy po prostu w głowę. Miałoby to sens zresztą. Dużo potworów w głowę otrzymuje większe obrażenia od młota. Nie zwróciłem teraz uwagi. Nie, młot też nie działa, czyli w głowę wyjątkowo tutaj musimy mu zadać obrażenia przy pomocy miecza. Widzę, że ataki naszego towarzysza jednak nie dają nam informacji o typie... No, na przykład tej Alvin atakuje, prawda, strzałami w ogon. Atakuje bronią przybijającą w ogon. Nie dają nam tej informacji o tym, czy ta część ciała jest rzeczywiście wrażliwa na jego obrażenia. Na obrażenia naszego towarzysza. Toksyczna trutka jest silniejsza niż zwykłe trucizny. Wydać się, zanim spowoduje zbyt wiele obrażeń. Alvin? Mega mikstura, dobra, to wiecie co, ja na nim użyję. Antidotum. Łap, Alvin. Aha. Ktoś się wyleczył, Alvin. Nie zwróciłem uwagi, myślę, że ciebie będzie leczył. Ojej, dobra. Co za typ w ogóle? Zamiast się leczyć, kurde bele, Alvin, ogar. Nie żuł kolczasy, wyjątkowo ja na ciebie teraz będę zużywał mikstury. Leczyłem go. Ranmar zszedł do zera przez to wszystko. Widzicie, tak się to kończy, tak się kończy. Dobra, chcę jazdę oczywiście. Niestety, no widzicie, już po czasie, tak, bo już jedno serduszko nam padło. Nie techniczny atak, tylko atak
mocy i spróbuj zaatakować ogon mimo wszystko. Bo on i tak się skryje na ogonie. O, nie zdziałała tu cizna, bardzo dobrze. Ale ewidentnie musisz się podleczyć znowu. Tylko, że tym razem wziąłem o 50 HP. Spójrz tylko na to rozprzestrzenie, przygotuj się, okej. Okay. Będzie zmiana ataków. Zakładam, że to będą ataki szybkie. Ja, to jak mówiłem, wezmę sobie ziółko. Ciebie. Ataki mocne. Okej, okay, czyli jednak się pomyliłem. Bym się wpierniczył, powiem szczerze. Dobra. Nie, atak mocny teraz, atak szybki. Bo widzę, że chyba będzie nas atakował. Albo i nie nas. W ogon. Niech leci. Widzę, że chyba silnie trujący właśnie ogon leciał w nas. Dobra, dostanę mi od Alvina, to jest spoko. Dalej szybki atak w ogon, jeszcze raz odetnie mu ogon przynajmniej. Dzięki temu. Dziękuję bardzo, ogon jest nasz. Miotacz ognia, o, on nie wiedziałem, że on ma ogień. Nice'u. Dobra. Użyjmy jeszcze... Okej, będzie atak na nas szedł. Więc ja używam mikstury od razu. Troszeczkę słabo rozegrana walka, ale i tak spokojnie wygramy. Bez ciśnień. Atak szybki na... Na głowę. O nie! On użył... O nie, bo on jest rozścieszony. O nie, najgorzej. O nie, Ranmar ma 1 HP. Dobrze. Jak to przez rozścieczenie właśnie. Dobra. Wrócimy z tym. Ciekawe, czy przy wygranej walce... Nie, przy wygranej walce tutaj zupełnie Ranmar nie dostaje obrażeń przy tym starciu. Dobra, leci atak na nas. Niech się ładuje Alvin. Ja szczerze chciałbym odbić ten atak. Przynajmniej po części, więc... On atakuje teraz technicznie, więc my atakujemy mocno. W głowę. O, jeszcze nam synchro weszło z jego potworem, nie zauważyłem tego. No jak Jan Kutku już leży, 153 ładnie Ranmar. Dobra. Uleczmy Ranmara ziółkiem chociażby. Bo Jan Garuga i tak leży. Więc po prostu, żeby miał ten Ranmar troszkę HP. I lecimy dalej z atakami. O, właśnie, Jan Garuga wstał. Będzie się bił z Alvinem. Alvin przegra. Chyba. Dobrze mówię? Czekajcie. Tak, dobrze mówię. A nie, czekajcie. Możemy zrobić jazdę. Dobra, to od razu Ranmara jeszcze podleczymy. I lecimy w głowę. Bo i tak nie mamy możliwości. I tak głowa jest zniszczona i, tego, i głowa i ogon są zniszczone, więc musimy atakować cokolwiek. Dobrą sprawę. Okej, trzeba się przygotować, że teraz będzie atakował mocno, więc musimy atakować szybko. Ale powiem wam, że to jest jeden z potworów, który w końcu... miał więcej... Załatwuje się Angaruga, imponujące. Oczywiście moje super porady pomogły, tak. Ten potwór miał dużo więcej HP, mam przynajmniej takie wrażenie, niż części, które mu zniszczyliśmy. Chociaż nie wiem, czy na przykład jeśli dana częściowa jest podatna na dany atak, to czy wchodzą aż tak duże obrażenia, czy też one się na przykład szybciej niszczy. Możliwe, że szybciej się niszczy niż normalnie i te obrażenia też są większe, ale... O, no czekajcie, cutscenka. A, nieważne, cutscenka. Dobra, niech już zostanie. こんなところまでついてくるなんて。さ、俺のファンになっちゃったんだろう。照れるな。照れてるのか?安心しろ。モテることには慣れっこだからさ。ほら、特別に肉球を押してあげちゃうぜ。Czy ja mogę wrzucić na wirusy z mojej drużyny, proszę? Nie lubię takich postaci, one są strasznie irytujące, naprawdę, strasznie lubię tego typu postaci. W sensie na wiru jest śmieszny czasami, ale... Szepnąłbym go przez łeb. Szepnąłbym go przez łeb, jakbym pobrudził fartuszek. Naprawdę.
ライダーさんもアルマも羨ましいだろ! ってあれ? アルマ? ん? なんだ今の? 早く報告に戻るぞ Czyżby Alvin... O Jezu, nie wiem czy widzicie... On miał chyba trzy klatki animacji. Chciałem powiedzieć, że jak usłyszałem to kichnięcie, czyżby Alvin był uczulony na sierść dzikich felinów? Ja bym go wyprał. Będę musiał... Ja... No nie, nie, nie lubię, Naviru. Naviru, trzepnąłbym go przez łeb, jakbym tam był. Tak się nie robi. Naviru, uspokój się. Nie każda kobieta chce twój autograf na swoim fartuszku. Dobra. Na tym zostanę, bo chciałem coś gorszego rzucić, ale... Może daruję sobie to, co się dzieje czasami po koncertach. Moi drodzy. W ogóle nie ma tutaj mimo wszystko, pomimo tego, że to jest leże, jakieś tam gniazdo. Znaczy, tfu, leże, ale nie ma tutaj żadnego gniazda, co jest bardzo ciekawe. Dobra, przeskoczmy od razu, tak będzie szybciej. Tutaj jeszcze słyszę, a grzybki, okej. Ura. W sumie to wiecie co, mogę się równie dobrze kotowózkiem przecież przenieść, na jedno wyjdzie. Zastanawiam się, czy te obrażenia, które... Wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Czy na przykład jest tak, że... atakując daną część ciała, która jest podatna, która jest wrażliwa na dane ataki, na przykład zadajemy jej więcej obrażeń, ale i to zbijanie wytrzymałości danej części jest większe. Jeśli tak, to prawdopodobnie, jeśli miałbym już stawiać, jak to wygląda, jeśli Jan Garuga nie ma więcej, dużo więcej HP niż te jego części razem wzięte, to w takim razie na przykład uszkodzenie danej części przy ataku, na który jest ona wrażliwa, musiałoby jej zabierać więcej jakby z paska wytrzymałości niż z paska HP Yangarugi dla tej części. Nie wiem, czy to ma sens. Musiałbym to wam chyba rozrysować, czy rozpisać. Czy podzielić po prostu HP Yangarugi na segmenty i pokazać, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że w każdym razie to jest niesymetryczne, tak? Zbijanie wytrzymałości fragmentu ciała do zbijania HP. Hej, panie Strachajmo, załatwiliśmy Yangarugę. Jaskinia jest już teraz bezpieczna. Naprawdę? Jesteście wspaniali, teraz mogę znaleźć klejnot córki. Dziękuję za pomoc. Aha, czyli on... My nawet nie przynieśliśmy tego klejnotu, okej. Okay. Okej, okay, niech będzie. Myślałem, że my mamy właśnie go przynieść, dlatego mówiłem w poprzednim odcinku o tym, że tak średnio honorowe, ale dobra, no jak chce iść sam, no to niech idzie. Wygląda na to, że jest tam jakieś zamieszanie. Powinniśmy porozmawiać z mędrcem. A, no i tak też zrobimy, moi drodzy. Na razie i tak nie mam chyba za bardzo przedmiotu do zmiany. Może później zobaczymy. Skoczymy się jeszcze do kowala. Jajek również nie specjalnie... niespecjalnie posiadam nowe jajka. Zobaczmy. Zobaczmy, co nam powie. Mędrzec Maolo. Nanto. Okej, okay, dobra. To nie do mędrca mieliśmy iść, nieważne. Oj, oj, nanno sawagi da? Mura de nani ka atta no ka? Zerado-sama, kore wa ittai? Monster ga mura no chikaku de sugata wa arawashita. Ookina higai wa nakatta ga, mori e dete ita kodomo tachi ga mada kaette kite inai. Ojej, no to trzeba, moi drodzy, iść do lasu uratować dzieci. Sousoku no hitode ga tarite inakute na. O, to może być ciekawe, bo ktoś mógłby pomyśleć, ej kurczę, no to co ci jeźdźcy robią, tak? Siedzą i nic po prostu nie robią, po prostu siedzą i co, na dupach, tak? I nic nie robią, na pewno, tak jest. No nie, moi drodzy, poszukiwania w lesie to jest najgorsze dziadostwo. Dlatego prawdopodobnie wiele osób zaginionych nadal gdzieś, nie chcę powiedzieć, się rozkłada, ale to też jest możliwe. Czy rozkłada się, czy po prostu ich kości, ich szczątki leżą w lasach. Bo przeszukiwanie tak dużego terenu, szczególnie jeśli od zaginienia minęły miesiące, czy już nawet lata, to tym bardziej, bo mógł to pokryć mech, mogło to pokryć ciułka, mogły zjeść czy rozpanoszyć te ciała dzikie zwierzęta, te kości w sumie bardziej, chociaż ciało również, w zależności od tego, czy zwierzę by to zjadło, czy nie.
Mogło to zostać zakopane przy okazji też, tak, prawda, niektórzy zakopują rzeczywiście zwłoki, ale wiecie, co chodzi, po prostu nie, czy jak osoba jakaś poszła i popełniła samobójstwo w lesie, to również czasami ciężko po prostu taką osobę znaleźć, bo lasy są ogromne, nawigacja w lesie jest problematyczna, a nie można wysłać setki ludzi do przetrząśnięcia po prostu lasu w ciągu jednego czy dwóch dni. Wysyła się i tak całkiem spore zespoły, ale lasy są po prostu ogromne. Coś, co wydaje się, 2 km², tak? Może zająć naprawdę długo, w zależności od zalesienia, w zależności od tego, co się tam dzieje, gdzie to rzeczywiście ciało zostało schowane, ukryte, czy gdzie ta osoba akurat zginęła. Tak, pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że sobie idziemy i to ciało może być po prostu pod dowolnym drzewem. Czasami możemy przejść i okaże się, że jest gdzieś za drzewem, tak? I możemy to zupełnie przeoczyć. Mówię, to zależy od gęstości lasu, od wielu, wielu czynników. Dlatego mnie to zupełnie dziwi, że tutaj jeźdźcy nie mogą znaleźć dzieci w lesie. Przepraszam, to jest takie może troszeczkę troszeczkę off-topowe, ale ostatnio za dużo zdecydowanie oglądam spraw kryminalnych i myślę, że to mi troszeczkę dało do myślenia, bo możliwe, że kiedyś, jak byłem znacznie młodszy, myślałem, kurczę, czemu ci ludzie nie mogą znaleźć tych ciał, przecież to jest las, to jest tylko i wyłącznie las, to jest tylko i wyłącznie i aż las. Jeśli ktoś kiedyś by poszedł do lasu, to nie wiem, bo może ktoś jeszcze nie był w lesie, jakimś takim większym, to naprawdę można się łatwo zgubić. Jeśli las ma, powiedzmy, kilometr na, mówię, 2 km, to jest ogromna przestrzeń, mimo wszystko. To się wydaje mało, 2 km², o wow, tak, ale nie, to jest ogromna przestrzeń. Pamiętajmy o tym, że lasy to nie są ulice. W lasach nie mamy generalnie ulic. W najlepszym wypadku ścieżki, ale mówiąc o dzikim lesie, o jakby wnętrzu lasu, tam po prostu nie mamy czegoś takiego, że wszystko jest uszeregowane, że możemy tam jakoś, teraz skręcę tutaj, mogę przejść ulicę prosto, widzę jedną, drugą stronę, wszystko jest dla mnie jasne, albo w miarę jasne. No nie, to ja mówię, czasami po prostu ciało może być za drzewem, może być na drzewie, prawda? No staram się unikać naprawdę, moi drodzy, jakichś takich drastyczniejszych opisów, tymczasem Lepki, który opisuje gnijące ciała, ale wiecie, co mi chodzi, po prostu to nie jest takie łatwe. Przepraszam, off-top, ale wydaje mi się, że taki do przemyślenia po prostu. O, mam wrażenie, że nie każdy jest tego świadomy i tak jak mówię, ja kiedyś też nie byłem. Maigo no mori ni haitte shimattan ja. Asoko wa otona demo mayou youna basho desu. No właśnie. Oremo sagashi ni ikimasu. Tym bardziej dlatego. Kodomo tachi o sagaseba ii nda na. Ore to Raider-san mo issho ni iku zo. Ten Felin z tym rogiem na... Znaczy w sensie ten Naviru z tym rogiem na czole Sakura. To wygląda po prostu głupio. Wracasz do Rutu, gdzie spotykasz spanikowanych mieszkańców. Kilkoro dzieci nie wróciło jeszcze z lasu. Wiverianie obawiają się, że powodem jest potwór, którego widziano niedaleko wioski. Biegniesz do lasu, aby znaleźć dzieci. Tak też zrobimy. Już biegniemy do lasu, żeby znaleźć dzieci. Więc co? Pójdziemy do Kowala. Zobaczymy, czy może jest coś nowego, ciekawego. Może zebrałem cokolwiek sensownego, co by się przydało tutaj do rozwoju. Mogę zauważyć, że tutaj mam jednego kowala i do pancerzy, i do broni. A, oni ewidentnie mają tyle lepszych kowali. Potok kruka, ciekawe. Ja bym chciał najbardziej miecz, ale widzę, że nie ma na to za bardzo szans. Właśnie, jaka jest różnica w sumie pomiędzy... Ja mam, że nie widzę różnicy pomiędzy tym... znaczy pewnie jest różnica w tym, jak się ładują, ale chodzi mi o różnicę pomiędzy młotem a... O Jezu, jak się nazywało? Czekajcie. A rogiem łowieckim. Oprócz ładowania się nie widzę tutaj jakichś takich różnic pokroju, różnicy między na przykład lancopałem a łukami. Gdzie łuki nie dają nam żadnej obrony, prawda? A lancopeł już jak najbardziej. Natomiast no, łuki mają różnego rodzaju powłoki, inaczej też się ładują. Inaczej wygląda ładowanie. A teraz zobaczyłem dopiero, że patrzcie, mamy możliwość wzięcia miecza dwuręcznego, miecza i tarczy. Zapomniałem o tym, że coś takiego jak miecz i tarcza istnieje totalnie, nie wiem dlaczego. Herb derb. Dobra, zobacz, mamy 39 tysięcy. Spokojnie nas stać na to, żeby sobie zrobić potok kruka. Czy będziemy w stanie? Jak najbardziej. Tylko zrobimy w ten sposób. Dobra,
możemy zrobić. I go wyekwipować od razu. Czekaj, co to było? To był uroczy tipi. Pierzasty kamień. Pierzasty kamień chyba. Czekajcie, muszę aż sprawdzić. Pierzasty kamień, dobra, dobrze, zmieniłem. Poza tym raczej broni na razie nie robię, nie spieszę mi się, ale mogę zrobić sobie pancerz Garugi, który wygląda też całkiem fajnie. Zauważcie, że wcale nie trzeba aż tak dużo rzeczy, żeby sobie wytworzyć znanego potwora przedmioty, póki co przynajmniej. Chociaż pamiętajmy o tym, to są cały czas dwugwiazdkowe tylko i wyłącznie potwory, więc wcale nie jest aż tak dobrze. I właśnie, ulepszanie, moi drodzy. Teoretycznie, z tego co wiem, można ulepszyć dwa razy daną broń. O dwa poziomy, przynajmniej na tym najniższym typie broni i pancerzy. Tego na razie nie robimy, bo nie mamy potrzeby, moim zdaniem. Na razie jesteśmy jeszcze po pierwsze za wcześnie w grze, a po drugie nie ma, tak jak mówię, potrzeby. Dobra, chodź tu, kotowuskarzu. Szybkie, tanie i bezpieczne podróże. Dobrze, niech będą szybkie, tanie i bezpieczne. A my... chcielibyśmy się wybrać chyba tylko z Doliny Alkali, dlatego że jedynie stąd mamy po prostu te wszystkie, jakby to jest hub do wszystkich podlokacji tutaj w tym, na tym terenie, więc no, tam też idziemy. Ojej, dobra, chodź tutaj, mój kochany maluchu, i widzicie, dobrze mówiłem, gdzieś tutaj trzeba będzie pójść, żeby odblokować te lokacje. Tutaj jeszcze nas nie, to są kamienne wzgórze Harcogai, dobra, nieważne, to jest jaskinia Alkali, zbadane... Pradawne legowisko. Pradawne legowisko. Czekajcie, zbadane? Zbadane. O, czyli tego pradawnego legowiska jeszcze nie zbadałem. No to ciekawe. Byłem pewien, że już je. Na pewno w poprzednim odcinku je obczailiśmy, ale. A nie jest oznaczone jako zbadane. Znaczy nie wiem, czy w ogóle jest to oznaczone jako zbadane normalnie również. Czy w sensie po wejściu do niego, czy jest to po prostu pradawne legowisko, które się tak nazywa, że jest zbadane, bo jest tam blisko wioski. Nie, możemy wejść zobaczyć, ale... A, dlatego, że to jest skrzynia, no, dobra, okej. Okay. To ma sens, już wiem, dlaczego jest zbadane, bo sprawdziliśmy skrzynię tam. Powiem, że na Hakolo bym się wybrał jeszcze kiedyś, w przyszłości. Ale, no, na razie jeszcze nie teraz, bo tam są słabe potwory i mamy tam jeszcze troszkę rzeczy do ogarnięcia. Tutaj też mamy teren, którego nie zwiedziliśmy, ale no, nie dostaniemy się tam, bo woda. Więc na razie wchodzimy tam na górę, tylko... Z której strony będzie bezpieczniej, w sensie szybciej i bezpieczniej, chyba z tej. Ale bullshit rzuciłem. Tędy przebiegnę? Oczywiście, że nie. I się wpierdzieliłem na potwora. Czy będę mógł uciec? W sensie, mam nadzieję, bo nie chcę się z nim bić, szczerze mówiąc. Dobra. Spróbujmy uciec. Nie chcę mi się z nim bić, po prostu. Wybaczcie, ale nie mam ochoty w tym momencie. Jejku. I rzeczywiście, widzicie, to jest to, o czym mówiłem, te ekrany ładowania, one na Switchu mogą troszeczkę boleć. W sensie, może mieć takie odczucie, jakby się grało w jakieś starsze gry, naprawdę starsze, gdzie tych ekranów ładowania było dużo. Dobra, widzę, że tędy nie przejdziemy na razie. Zostawmy je, nie chcę się z nim bić. Nie przejdziemy tędy za bardzo. Nie ma szans, dobra. Lecimy w takim razie do góry naokoło, no nic, takie żyćko. Inaczej nie da rady. Nie chcę mi się, szczerze mówiąc, na razie też wchodzić do jaskini. Chciałbym tego odcinka przesadnie przedłużać. Więc teraz się znowu skupimy na kwestii... na kwestii stricte fabularnej. Mówię, jeśli będę miał ochotę, to sobie gdzieś tam będę chodził w te miejsca nieodkryte. Ale raczej, to wiecie, będzie taki jeden odcinek na 5, 6, 7 może. Gdzie troszeczkę więcej będzie tego latania i zbierania. Czy kompletowania mapy. Nie. Oż, kurwa, no. Też będę uciekał od nich. No nie, jak głupio spadłem. Chciałem ich uniknąć i skończyło się tak, że spadłem. Tak, oczywiście nas atakują, bo nas wzięły z zaskoczenia, ale uciekamy. Ojej. Jestem ciekaw, czy jest 100% szans na ucieczkę w ogóle tutaj, bo w Pokemonach nie było. Nawet nie wiem, chyba były Pokémon, od których nie dało ci uciec, tylko nie wiem, w których. Pewnie Gromir mi da znać, znając życie. Ojejku, jak głupio spadłem. O nie, najgorzej. Dobra, ale to szybko nadrobimy. Tamte potwory chyba znikną, albo się przeniosą. Właśnie tak jak tutaj widzicie, jest jakiś potwór. Tak, jak najbardziej zniknęły. Po tym, jak od nich odbiegliśmy. Tylko no, szkoda mi trochę HP, ale wiecie co, po prostu się uzdrowię. Walić to.
Nie wiem, tylko tak jak mówię, do końca czym się uzdrawiam. Powinienem może to, na to bardziej spojrzeć, czy coś. O, tutaj widzę skrzyneczkę od razu będzie. Aha, okej, okay, nie wezmę jej, bo jest pewnie u góry. Prawda? Prawda. Dobra, no nic, to omijamy to wszystko na razie. Idziemy dalej, moi drodzy. Do lasu. Gdzie zniknęły dzieci, ja i Małgosia po prostu. O, tu jest jeszcze jakaś lokacja, co to jest? Zachodni las. Etule brzmi bardzo francusko, nie wiem, czy też mam takie... Czy wy też macie taki vibe? O, patrzcie, kotowózek. Dobra, będziemy mieli kolejny posty. Powiem wam szczerze, że akurat ten post mi się przyda, bo przynajmniej będziemy mogli stąd jakoś szybciej się przenosić w różne miejsca. Dlatego też chciałbym z niego... że tak powiem, skorzystać. A, jest po prostu kotowózka jak najbardziej, dziękuję. Okej, okay, super. Okej, okay, jestem zadowolony. Troszeczkę bardziej przynajmniej. Ale chciałbym sobie też odblokować wszystkie postaje kotowózka. Wiecie, że ja mam ten... Mam bardzo niezdrowy, ja to nazwę, mam bardzo niezdrowy fetysz odblokowania wszystkich punktów widokowych. Po prostu nie umiem bez punktów widokowych. W Horizon Zero Dawn, pomijając to, że grało mi się genialnie, jak zresztą wspominałem wielokrotnie, znaczy, no jest to po prostu bardzo dobra gra, nawet na porcie PC-towym w tym momencie. Pomijając takie drobne elementy, które gdzieś tam, no nadal troszeczkę nie grają, ale generalnie jest bardzo dobrze. Musimy znaleźć troje dzieci, lepiej się pospieszmy, państwa pewnie się boją. Dzieci pewnie ukrywają się przed potworami, powinniśmy sprawdzić wysoką trawę, bo to dobra kryjówka. Okej, okay, to tam w Horizonie odblokowałem dosłownie, moi drodzy, to jest, grałem na PC-cie w edycję kompletną, w sensie Complete Edition. W ogóle zobaczmy, czy mam już postoje kotowózka. No, wszystkie mamy tutaj, brakuje nam jednego na Alkali i to pewnie zrobimy gdzieś tam. Nie, dlaczego nie odblokowałem, pewnie laga mózgu złapałem. Nie wiem, czy słyszeliście, chyba te dzieci tam nawołują. Miałem wrażenie, że tam dzieci nawoływały, nieważne. Zobaczymy to za chwilę. Kontynuując, to jest jaskinia. Mogę jaskinia w jaskini. Dobra, możemy wejść. Pomijając to, że już mam tę edycję kompletną, grałem na PC-cie, odblokowałem dosłownie wszystkie możliwe ogniska, czyli punkty szybkiej podróży. Odblokowałem wszystkie znajdźki, które się dało z tych, które są oznaczone na mapie i które można było łatwo ogarnąć, bo są też rozsiane te wszystkie dzienniki i inne nagrania po świecie gry, ale szczerze mówiąc, to jest jedna z najgorszych rzeczy, bo świat jest duży. Nie ma co się oszukiwać, świat jest ogromny, znaczy ogromny, jest bardzo duży w Horizonie. A, tam też będzie trzeba. Trzeba by było użyć lian, a ja niestety nadal nie mam potwora do lian. Świat jest bardzo duży w Horizonie. I te dzienniczki są po prostu, ani nie są oznaczone na mapie. Trzeba do nich bardzo blisko podejść, żeby one się jakby nam pokazały tylko na górnej mapie, wiecie, na tym takim kompasie górnym. Jak pewnie ktoś kojarzy. Jeśli nie graliście, no to jest ten... Podobny kompas do tego, który jest na przykład w Skyrimie i w kilku innych grach. Nie mogę sobie teraz przypomnieć po prostu tytułów. Nie chciałbym powiedzieć The Outer Worlds, bo nie pamiętam, czy tam też taki kompas był. Musiałbym wrócić do tego gameplayu i sobie przypomnieć. Niemniej, ominijmy te potwory. Gdzie to jest? Tutaj jest. O nie, teraz zaatakowały. I to zaskoczenie. Dobra, no zawalczymy z nimi już. Tę jedną walkę można zrobić, bo i tak one stoją mi tutaj na rozdrożu. I tak czy inaczej, trzeba bardzo blisko do nich podejść. One są malutkie, to są dzienniki, które są malutkie. Poza tym można wykryć je tylko fokusem ewentualnie, poza podejściem bardzo blisko. Czekajcie, atak szybki. Tego pana. I po prostu nie chciało mi się zbierać tych wszystkich dzienników. Nawet chyba jeden dziennik z gdzieś tam podczas misji fabularnej ominąłem przypadkiem. Ale generalnie one nie były znaczki, za które można było dostać ani osiągnięcie, ani jakieś dodatkowe bonusy w grze, bo za pozostałe znaczki można było wymienić u odpowiednich kupców tam w grze. Co jest w ogóle mega fajną rzeczą, bo przynajmniej coś dodawało. No bo sobie zresztą fajne rzeczy. Zdobyłem wszystkie Blue Gleams w dodatku Forbidden West, to jest kontynuacja The Frozen Wilds. Um,
będę robić co? Trzeba będzie uleczyć Ranmara. Ranmar łap papeczki. I z tych wszystkich Blue Glimps potem wykupiłem sobie wszystkie przedmioty dostępne też u handlarzy, bo Blue Glimps są też takimi znajdźkami, że tak powiem, tego świata. Ponieważ muszę przyznać, że jedna lokalizacja Blue Glimps nie jest oznaczona. I... ojej, tylko zaatakowałem przebijający, no nic. I przez to można mieć nieco problemów z nimi. Niemniej, no po prostu grało mi się bardzo dobrze i generalnie, tak jak mówię, zrobiłem dosłownie wszystkie rzeczy w tamtej grze, ale oj, źle zmieniłem. Dobra, zobaczmy przynajmniej jak skała reaguje na tchnąc, chociaż wątpię, żeby reagowała jakoś wybitnie, właśnie, słabo na ten atak. Można teoretycznie jeszcze Ranmara nieco podleczyć, szczerze mówiąc. Chyba to też zrobimy, jak tylko zmienię broń. Zobaczmy, co ten potok kruka zrobi. Potok kruka, ciekawe czy Pirania złoży pozew Kappa. Halo Beliar, gdzie jest? Dobra, przepraszam, głupie żarty, nawiązanie do Gothica. Ale wszystko przez to, że mi się akurat tak nagle przypomniało. Kontynuując. Ja mam bardzo niezdrowy, tak jak mówię, fetysz zbierania tych wszystkich punktów widokowych. Asasyny jedynie chyba w trójce nie zebrałem wszystkich punktów widokowych, bo strasznie mi wkurzały drzewa. Strasznie lubiłem wchodzić na drzewa. W Asasynie trójce. Valhalla, no to wiecie jak wygląda, tak? Też robienie na 100% praktycznie u mnie. Dobra, kończymy tę Tetsukabrę. Co jeszcze z takich gierek było? O jest D dostaliśmy. Masakra, no ale też z mojej winy. Coś takiego grałem. Powiem wam, że nie mogę sobie przypomnieć jakichś takich innych rzeczy, innych gier, które ostatnio grałem, które miały punkty widokowe, ale można tutaj podpiąć, wydaje mi się, spokojnie. O, kapsle będą. Przepraszam. Można by było tutaj podpiąć spokojnie chyba Cyberpunka, tak? Chyba nie zrobiłem wszystkich punktów widokowych, w sensie widokowych, nie wiem jak to nazwać, jak to było w sumie nazwane w Watch Dogs Legion, ale o jest Watch Dogs Legion to była jedna z najgorszych gier, w które grałem w ostatnim czasie, i to autentycznie. Powiem szczerze, niektóre visual novelki przebiły dla mnie radość z gry względem właśnie grania w... No, proszę bardzo, też była raczej mała lokacja, chociaż nie, tam jeszcze jest coś po lewej, dobra. Skoczymy tam. Powiem wam, że niektóre visual novelki naprawdę przebiły mi radość z grania względem Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion to było w ogóle... Była jakaś masakra techniczna, w sensie... Później nagrywanie tego to była męka. Patrzyłeś na wodę, miga ci ekran. O, hej, dzień dobry. Pomu. No, ale weźmiemy kapsę, zabierzemy mu jajo i uciekamy, moi drodzy. I uciekamy. Zaraz do tamtej rudy jeszcze podejdę. To się nazywa eksploitowanie. Zamiast walczyć z potworem w jego leżu, po prostu ukradniemy mu jajo i uciekamy. Typowy lipek. Unika walki, jak zwykle. Dobra. Kryształ ziemny. Bierzemy jajo. Dobra, jajka zniknęły. Nie zwróciłem uwagi, co tam nasz malu powiedział. Ale nie, atakuje nas! O nie! Zaatakował nas, zdążył. Mam nadzieję, że jajkę nie upuścimy przez to, jak nas zaatakował. No dobra, trudno. Będzie trzeba z nim zawalczyć. Bo raczej ucieczka nie wchodzi w grę. Zakładam, że jak... No właśnie, widzicie, nie wchodzi w grę. To nawet nie zdążyłbym pewnie... w sensie musiałbym pewnie upuścić jajo, nawet gdyby wchodziła w grę. Nie pamiętam, jakich on ataków używał. Chyba technicznych. Więc też zaatakuję technicznie, na wszelki wypadek. O nie, na Polmu jeszcze nie mam tych... żadnych obrażeń wrzuconych, więc dobra. Tak, on też atakuje technicznie. Dobra, widzę, że średnio mu robią ataki... Okej, tutaj nas będzie leczył Alvin. Średnio mu robią ataki przebijające, więc ja bym szczerze mówiąc atakował go chyba tnąco najlepiej. To mi się wydaje najbardziej sensowne, patrzę na jego budowę.
A to, że jest puchowy. Nie techniczny, a tak tylko silny, bym poprosił. No i tak, po prostu jak ktoś oglądał, a to był jeden z najgorzej przyjętych gameplayów, chyba był tylko gorzej przyjęty Resident Evil Village w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich paru lat, mam wrażenie. Na to chyba działały ataki młotem, jak już pamiętam, te hiperpróżnie. Całkiem nieźle, chociaż... Dajcie, zobaczmy. Czy może jakbym atakował normalnie? No właśnie, worek szyjny. Na to, jak dobrze pamiętam, ataki młotem dawały całkiem niezłe efekty, tak więc tak zrobię. Jak ktoś oglądał, to wie, po prostu, no nie, ja mnie szlak trafiał, autentycznie mnie szlak trafiał, nagrywając Watch Dogs Legion, kiedy widziałem, że nie mogę się patrzeć na wodę, ponieważ na OBS-ie mi wszystko miga. I to była ewidentnie jakiś problem gry. W ogóle to, co się działo, ojej, nie, Watch Dogs Legion to był strasznie wypał. On tam atakuje teraz szybkimi atakami. Dobra, na szczęście go powalić. Zapomniałem o tym, że on zmienia swoje ataki w końcu. A widzisz, na ciało też ataki młotem działają jego, więc to jest spoko. Dobra. To zabieramy mu to jajo. Uciekamy już. No troszeczkę znowu przegiąłem, widzicie, moi drodzy, się rozgadałem. Ale naprawdę to była jedna z najgorszych produkcji Yubi ogółem, w które grałem. I zdecydowanie technicznie najgorsze Watch Dogs, moim zdaniem. Jedynka była spoko, dwójka była, mnie się bardzo podobała. Jestem jedną z osób, która lubi rzeczy, których większość osób u Yubi nie lubi. Pomijając mikrotransakcje. W tym możemy się zgodzić, że nikt nie lubi mikrotransakcje u Yubi. Ale po prostu lubię elementy, które ludzie raczej krytykują u Yubi. W sensie, jak na przykład w Ascynie jest ten wątek współczesny, mnie to strasznie jara, szczerze mówiąc. Bardzo się jaram wątkiem już aktualnie nie Desmonda, ale tych pozostałych osób, że do jaskini nawet nie wchodzę, wiecie co, nie chce mi się po prostu. Nawet nie zaznaczę, jak leży potwora, więc walić to. O nie, znowu. Mam nadzieję, że to są tylko maluchy. Tylko dwa maluchy, okej. Okay. Jagia! O proszę, zobaczcie, mamy samicę Jagiego. Pierwszy... Ej! Nie walczyłem jeszcze z Jagią. Bardzo ciekawe. Wiem, że Wielki Jagi i Jagi to są już jakby, bo gra mnie pamiętam, że mi mówił, opowiadał mi o tym, że raczej Wielki Jagi, przepraszam, wielkie potwory i te mniejsze, często to jest samiec i samica w niektórych wypadkach, szczególnie tych nisko levelowych, w sensie nisko rankowych potworów, a tutaj wychodzi na to, że jest Jagia. Hej, miłe. Gromni, że jeśli oglądasz ten odcinek, daj mi znać, czym jest Jagi, albo kim jest Jagi i dlaczego są wielkie Jagi i zwykłe Jagi. I czy to jest na zasadzie, że zwykłe małe Jagi to są jakby młode, a Jagia to jest po prostu młoda samica. Czy jak to po prostu działa tam? Bo to mnie zaczyna zastanawiać, naprawdę, szczerze. Kontynuując, moi drodzy, wątek mój. Tak jak właśnie mówię. O, słyszeliście? To był to odgłos tego dziecka. Tutaj w tę stronę by trzeba było pójść, ale... A wiecie co, zostawiam tam potwory, niech tam będą. Wysoka trawa znajduje się przed nami. Mamy tutaj, proszę bardzo, pierwsze dziecko. Pyk. O, Alvin, przyszedłeś i jeździec. Myślałem, że nigdy nie wrócę do domu. Już jesteś bezpieczna, czekaj. Przecież miało być troje zagubionych dzieci. Doniłam się od grupy, ostatnio byliśmy razem. Koło ogromnych drzew. Nic im się nie stało, prawda? Ogromne drzewo, w lesie wędrowców jest tylko jedno. Powinniśmy to sprawdzić. Troszkę zmieniłem pewnie Alvinowi głos, ale... Jakoś nie mogę do niego sensownego głosu wymyślić. Chciałem mu nadać ten sam głos, który daje Kagero, ale... No. Tutaj mamy... Innego z tych gości raczej nie za bardzo chcę z nim bić. To już się tam narzucają, więc uciekamy. Powoli nie idę też do... Jeszcze nie, dobra, do tej skrzynki mogę akurat pójść. Gdzie to jest ta...
Tutaj są te grzyby, okej. Okay. Wybaczcie, jak słyszę odgłos, to ja muszę zebrać. Ja też mam ten motyw, że po prostu zbieram wszystko, tak? Widzę przedmioty, zbieram wszystko. Zresztą dobrze o tym wiecie, że... Znaczy, no już teraz się w Monster Hunter troszeczkę tego oduczyłem, przynajmniej w rajsie. Tutaj jeszcze ewidentnie nie. Ale kontynuując, wracając do tematu. Tak jak podoba mi się wątek współczesny w Asasynie, w cudzysłowie współczesny, bo wiecie, jakby uważam, że to, co jest poza animusem, w tej rzeczywistości, to jest wątek współczesny, ewentualnie przyszłość, wątek przyszłości, jak to woli, patrząc na rok. Tak podobało mi się na przykład Watch Dogs 2 ze względu właśnie na swój styl. Jan Kutko chyba atakował technicznie. Ja nic nie masz, przepraszam. Mówię, Lipki zmęczony, nie spał wystarczająco długo przez ostatnie dni. Mówiąc o ilości energetyków i kofeiny. I ogólnie... Watch Dogs 2 podobała mi się znacznie bardziej niż jedynka. Była dla mnie bardziej ciekawa, właśnie mniej mroczna, była po prostu ciekawa. To jest troszeczkę jak z... Nie, dobra, troszeczkę inaczej, bo akurat przy Alanie Wake'u wolę jedynkę niż Alan Wake's American Nightmare. Ale American Nightmare też miało dosyć ciekawy... Miało na siebie pomysł, było czymś innym, niekoniecznie dla mnie lepszym, ale gdzieś tam akceptuję, tak? Nie uważam, że to jest gra zła. Ale wiem, że dużo osób bardzo, bardzo nie lubi dwójki Alana Wake'a. W sensie dwójki, no właśnie, American Nightmare, tak? American Nightmare. Lipki wypowiadanie tytułów po angielsku, jak widać, jak zwykle. Wiem, że dużo osób bardzo, bardzo jej nie lubi, bardzo ją krytykowało. Mnie się grało dobrze, jak ktoś chce, 2017 jeszcze rok, gameplay z tego powstały i na kanale się pojawiły. Szczerze, nie pamiętam, jakie one były jakości, pewnie jak większość filmów wtedy moich, czyli jeszcze dosyć kiepskawej. Pamiętam, że ktoś chyba kiedyś nie wyszedłem z Discorda i ktoś wyszedł na Discorda w momencie, kiedy ja byłem, ja nagrywałem i wtedy troszkę skisłem. Ale takie drobne lipkie wpadki. No też tutaj jest jeszcze skrzynka, weźmy ją. Hopsa. I zaraz będziemy mieli drugą. Kawałek dalej. Tak czy inaczej. Mówię, po prostu to jest kwestia mojego gustu, ale wydaje mi się, że Watch Dogs Legion jako gra po prostu bardzo ucierpiała graficznie, technicznie, no po prostu pod każdym możliwym względem. Pomysł może i był w porządku, ale wykonanie było po prostu beznadziejne. Nieco uciekł, nie chcę z nim bić. Chyba jest 100% na ucieczkę, przynajmniej póki co. Nie wiem, bardzo ciężko mi, moi drodzy, powiedzieć, czy ta ucieczka jest 100%owa, że nam się uda. Ja po prostu nie chcę się z nim bić w tym momencie. Nie mam po prostu potrzeby, tym bardziej mam już 53 minuty, a chciałbym jeszcze chociaż te dzieciaki uratować, prawda? Ja sobie w ogóle zapominam oddać tej kamery na mapie i kurczę, patrzę i potem włączam tę dużą mapę. Znaczy ta duża mapa oczywiście jest przydatna, ale muszę zapamiętać, żeby po prostu używać tego przybliżenia i oddalenia, które są dostępne. Zbadać teren wokół dużego drzewa. A gdzie jest duże drzewo w ogóle? Zakładam, że gdzieś może tutaj, co? Istnieje na to szansa. Tutaj musiałbym się wspiąć, prawda? No, dobra, czyli trzeba to objechać, moi drodzy. A z tymi potworkami już walczyłem? Mam wrażenie, że nie. Albo jeśli tak, to już nie pamiętam. No, ale wiecie co? Zawsze można coś sobie dorobić do tego, do... Nie, Slaktot. Znaczy, Slaktot, to jest zielony Slaktot. Okej, jeszcze z nimi nie walczyłem. Zawsze można sobie dodać do, że tak powiem, CV potwory, tak? Nie wiem w sumie, czy jest ciekawa kolekcja potworów. Musimy zobaczyć w... Potworkopedia, to jest Potworkopedia. Czyli AKA Bestiarium, jak ja to nazywam. Okej, okay, no, walnąłem się z nim, zadał mi całe 3 obrażenia. Niesamowite. Czy coś? Dobra, lecimy po prostu dalej z tym. Nie wiem, po co też do końca będą mi jeszcze te rzeczy, na przykład z Slaktotów, bo wydaje mi się, że...
Z nich nie można za bardzo zrobić żadnej sensownej zbroi ani broni, ale może się da. Kto wie, dobra, niemniej, moi drodzy, lecimy stąd ku temu drzewu, tak jak było to powiedziane. Tylko mogę zauważyć, że teraz nasz punkt startowy na mapie jest tutaj, gdzie zaczęła się misja. W sensie tutaj skończyliśmy misję, ten jeden fragment misji, gdzie była ta dziewczynka. I od tego punktu nam się, widzicie, zaczęła robić dalej mapa. I dla mnie to jest troszeczkę bug, wydaje mi się. Wydaje mi się, bo to nam usunęło całą poprzednią trasę. Więc wydaje mi się, że to powinno... Chociaż nie, dobra, okej, to może mieć sens. Bo skoro szukamy tych dzieciaków, to ma... nieważne, to ma sens. To nie jest zwykłe zwiedzanie, my robimy misję główną. Dlatego się to... Wiecie, o co chodzi. Moglibyśmy wcześniej na przykład odnaleźć to duże drzewo i potem ktoś mógł być skonfutowany, że kurczę, już przecież przeszedłem całą okolicę i nadal nie znalazłem tych dzieciaków. No właśnie. Więc dlatego nam się jakby zresetował ten cały teren tutaj, który odblokowaliśmy, który odnaleźliśmy. Żebyśmy spokojnie wiedzieli, że ej, ty ci jeszcze nie było, a pewnie ta dziewczynka musiała być naszym pierwszym. Jest to wysokie drzewo stąd, już prawie znaleźliśmy. Nie wiem, czy tam było napisane dzieci, nie zdążyłem zwrócić uwagi, bo ja tutaj trochę uciekam. I słyszymy znowu jęki dzieciaków i ich płacz i tak dalej, i zgrzyt zębów. Zostawcie mnie, zostaw mnie, Arzurosie. Proszę mnie zostawić, panie Arzurosie. Dobra, będzie godzinny odcinek znowu. Jezu, nie mogę tyle nagrywać tego Monster Huntera, bo on mi potem po prostu nie będzie wchodził, czekajcie. Nie, ten, technicznie. Zmiana broni na... No jak już na niego mod działał najlepiej. Nie mogę tak długo nagrywać jak Monster Huntera, kurde bele. Czekajcie, nie moc, nie moc, nie techniczny, tylko szybki atak na Arzurosa. No. Bym się pomylił, bym dostał jeszcze. Kontynuując. Nie mogę tak długiego odcinku po prostu nagrywać. Bo... Mówię, potem nie będą wchodziły nawet w HD, tak? Na premierę, a chciałbym, żeby one... Na przykład nie były opóźnione właśnie ze względu na to, że Lipki zaczął je renderować późno. Plus, no mówiłem też, chciałbym, żeby one były trochę krótsze, bo pierwszy mój czas, który chcę na to poświęcać, nie jest aż tak duży. Nie chcę aż tyle poświęcać na jeden odcinek. To jest bardziej przypadkiem. To wychodzi po prostu tak, że ja zaczynam mówić i wiecie, czas mi po prostu mija. Ta gra jest dobra do takiego gadania, o! Wydaje mi się, że ta gra dobrze działa jako takie tło właśnie, czy jak niektórzy twierdzą, na live'y. Wydaje mi się, że tak, szczególnie przy grindowaniu, jeśli byłby etap grindowania przedmiotów, wydaje mi się, że to jest idealny motyw na live'a jakiegoś. Tyle, że no i wiecie jak z moim internetem, cały czas niestety upload to jest 6 megabitów na sekundę, stąd 12 czy 14 godziny nawet uploady niektórych rzeczy. O, stymulant roślinożerców, ciekawe. Dobra, weźmy tego dzieciaka, tego mojego chłopca. W końcu ktoś po mnie przyszedł, dziękuję za ratunek. Super, ale nadal brakuje jednego dziecka, gdzie jest twój kolega? Zgubiłem go przy stawie. Powiedział, że sprowadzi pomoc i szybko gdzieś pobiegł. Koło stawu. Mam nadzieję, że nie napotkał żadnych potworów. Idziemy. Cóż. Też moi drodzy, mam tutaj pytanie do was, bo to jest coś, co mnie zawsze intrygowało, ale... Nigdy nikogo jeszcze nie zapytałem o to per se. Czy mamy w ogóle gdzieś tutaj staw oznaczony? Nie bardzo. No, nie bardzo. A już mamy staw, proszę bardzo, może... O, nawet go słyszymy już, jak ryczy. To jest ten staw, tak? A gdzie jest chłopak? Tutaj. Tak, czyli te dzieciaki się, widzicie, respią, jak znajdziemy jednego, to potem drugi się respi, potem trzeci, dlatego to ma sens, że nam w ogóle wyczyści mapę. Ja, moim zdaniem, powinny te dzieci być po prostu rozstawione tutaj po tej mapie i powinniśmy móc je randomowo po prostu zebrać. No cóż, koronka w sękę. ルートゥーのものはよく迷子になるからな。レドと何度探しに行ったことか。レドじいちゃんとも迷子を探しに行くなんて、アルマって案外面倒見がいいんだな。そういえば、お父ちゃんから聞いたことがあるにゃ。村に帰れなくなった時、二人が探しに来てくれたって。 まったく
Doko ni itchattan daro? Tema no kakaru. Monster ga chikaku ni iru. Aoashira da. Daibu koufun shite iru na. Jiga. Koufun shite iru dake ja nai to. Nani o sonna ni okotte iru ndaro? Matte. Kodomo. Sokka. Kodomo o mamoro to shite itan da ne. Daijoubu. その子は傷つけないよ。だ、助かったにゃ。ん？にゃ。こら、お前たち、どこで何をしていたんだ？ハチミツを少しもらおうとしたら、青柱のママに3日間も追いかけ回されたんだにゃ。とにかく。怪我がなくてよかった。みんなで村に帰ろう。レド、お前どうやって子供がいることを見抜いた？モンスターの声を聞いたんだ。モンスターの声？お前やっぱり変だな。人間なのにモンスターの声が聞こえるなんて変わったやつだったんだな、ライダーさんのじいちゃんは。子供とアイルーたちを後ろに、モンスターだ。Moi drodzy, muszę wam przyznać, że bardzo mi się podobała ta animacja zjeżdżania z drzewa tego koleżkota. Aż tego felina, przepraszam, to są feliny. Koleżkoty są jakby bojowymi felinami, udomowionymi. Du? Ramparos. Jaki ja głos zrobię? No, Donambaros, co taki ogromny potwór robi w tym miejscu? Też jestem zaskoczony, nie możemy pozwolić, aby wyrządził krzywdę dzieciom. Musimy walczyć. Dajcie mi znać w ogóle, jak wam się podoba to moje odgrywanie. I w sumie, jeśli ktoś się zna troszeczkę bardziej na voice actingu, bo ja nie byłbym w tym... Więc zaatakuję szybko, zaryzykuję, zobaczymy, może nam się uda coś mu zrobić ciekawego. Zaatakowałbym w sumie jego nogi, może na nogi będzie miał przebijające. W sensie będzie miał wrażenie na przebicie. Nie, niestety nie. Jeśli ktoś zna nieco lepiej na aktorstwie głosu, dajcie mi znać, jak zapatrujecie się na coś tak amatorskiego. Mówiąc sprawę, to co robię jest bardzo amatorskie. Proszę bardzo, ładnie się kombię z tym Ranmarem dzisiaj. Widzę. I nogi ma prawdziwe nacięcie, to jest dobre. Teraz mu odetniemy te nogi. Jak się zapatrujecie na to, jak waszym zdaniem... Szukam słowa, wybaczcie mi, drodzy. Jak na tle profesjonalistów coś takiego wygląda? Czy to jest i tak już jakiś tam w miarę fajny poziom, czy nadal jest to jakieś totalna kupa, niczym ta, po której śledzimy niektóre potwory? Więc ja wchodzę na jazdę. Myślę, że tutaj możemy oberwać dosyć mocno. Boję się, że poleci atak techniczny, więc ja spróbuję zaatakować mocno. Kurczę, czy ja wiem. Więc co za ataki techniczne? To jest jedyna i to jest taka alternatywa, w której najwyżej oberwą obie strony. Przynajmniej on mnie nie zrzuci. A nie, dobra, nieważne, zaatakuję mocno, zaryzykuję. To wie. Atakuję technicznie, dobra. No to. Nam się udało. Dziwnie, techniczny rozwścieczony atak, to dla mnie nie ma do końca sensu, w sensie, żeby być technicznym, nie można być rozwścieczonym, jakby to tak nie działa. Adrenalina absolutnie właśnie zaburza kwestie takiego technicznego myślenia, bardzo, bardzo szczegółowego, chociaż to zależy od profesjonalizmu oczywiście, tak?
Ale... no nie wiem, jakoś mi to po prostu nie pasuje. No dobra, ale nieważne, to nie ma znaczenia większego. Jeszcze raz atak znowu na nogi. Znowu atak techniczny z jego strony i znowu zwycięstwo naszego bohatera. Okej. Mamy trzeci poziom, więc co? Użyjmy umiejętności więzi na trzecim poziomie nogi. Zobaczmy, jak to będą mierzenie, co zrobię w tym trzecim poziomie. No, pięknie. Teraz mamy szansę, czas na atak. Może troszeczkę źle też się wyraziłem w kwestii tego aktorstwa głosowego. Chodziło mi po prostu o to, czy uważacie, że... zrobię mu atak na ogon. Czy uważacie, że na przykład liczba głosów, którą tutaj staram się w miarę operować tym wszystkim, jak oglądacie inne moje serie, na przykład też czasami, gdzie tam odgrywam za nieco, czy ta liczba głosów jest normalna, czy jest większa, czy jest znacznie mniejsza niż u normalnych aktorów głosowych. Po prostu jestem ciekaw, bo ja nigdy nie miałem okazji jakby bardziej wejść w te sfery. Jeśli ktoś akurat jest, ktoś zna, ktoś wie, to jestem bardzo otwarty na to, żeby się dowiedzieć po prostu, jak to wygląda. Okay, widzę, że jego ogon jest podatny na ataki... obuchowe. Dobra, lecimy dalej. Na razie może skąpię z Ranbanem, jak dobrze pójdzie. O kurczę, nie zauważyłem, że mam mało HP. Dobrze, że Alvin jest na miejscu i nas ratuje czasami. On widzi, że ze swoim szolkiem. Więc ja nadal nie wiem, czy ja tego źle nie wypowiadam. Najwyżej będzie na mnie krzyczeli. Oni się skupiają na ciele, my cały czas raczej na ogonie. No Ranmar tutaj zremisuje, więc nie ma szans, żebyśmy się skombili raczej. O! A może jednak. Może jednak była szansa, bo wiem, że się przewrócił ten potwór. O nie, ej, nie, co jest? Ej, w ogóle mnie wskakiwało A. Ej, autentycznie, w ogóle mi A nie wskakiwało. Co jest? Czyżby po prostu ten Duramboros był aż tak mocny? No powiem szczerze, że jestem w małym szoku. Jestem w małym szoku. Nie wiem dlaczego. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się tak stało. Dobra, on jest rozcieczony, czyli będzie atakował technicznie, więc my atakujemy mocno. Nadal w ogon. Myślę, że idzie całkiem nieźle. Widzę, że ten potwór, Albina, bardzo często używa tego ataku lodowego. Aż powiedziałbym, że aż za często. Ale z drugiej strony, ja też tak, jak wiecie, widzicie, jak do tego podchodzę, tak? Na zasadzie, o, ja tam trzymam tę więź. Praktycznie jak naładuję nawet broń często, to rzadko korzystam z tych ładunków. Muszę się nauczyć, żeby z tego też korzystać. Ale na razie po prostu nie miałem takiej potrzeby jeszcze, żeby jakoś bardzo się na tym skupiać. Chyba, że ten potwór aż tyle nam nie robi. Jesteśmy go w stanie całkiem mocno skombić, tylko... Znaczy no w sumie tak, skombić, odbić tym naszym combo. Jeszcze raz tak w ogon. Widzę, że Alvin też zaczął atakować ogon, bo jego potwór dobił jego ciało. Uła, dobra, ale... Ja nam przywalił. No moi drodzy, mamy... Nie będziemy mieć trzeciego poziomu miejsca, więc... Po prostu lecimy już tą... ostatnią umiejętnością. Właśnie w ogon. Zimny wybuch i... Jeszcze wstał skubany, okej. Okay. On się rzuca na... szelkę, okej. Na szelkę, o tak, możemy go nazwać szelka. Dobra. Nie skombi się z Ranmarem, bo on nie atakuje żadnego z nas, ale skombi się z jego potworem. I dzięki temu uniknął obrażeń. Dobra, teraz znowu na mnie leci, czy na... Tak, na mnie. Więc, wiecie co? Każe Ranmarowi użyć zabójczego uderzenia. Bo ja też będę atakował szybko w niego. Więc się skombimy przeciwko jego silnemu atakowi.
No właśnie, tak jest po prostu najlepiej. Ale powiem wam, że nie jest to przeciwnik, który jest wyjątkowo łatwy. I on też, widzicie, ma dużo więcej HP niż jego części po prostu ciała. Dobra, kontynuację szybkich ataków. Znowu walnie mu combo. O! Nie skombiłem się z Ranmarem, no nic, dobra. Umiejętności, moi drodzy. Umiejętności. Wirujący meteor. Bum. No tyle, będzie chyba po nim już. Będę to liczę. No 207, co nie mamy aż takiego mocnego ataku z tego naszego strzelnicy broni. Ja też oberwałem teraz. Znowu idzie we mnie atak, więc wiesz co, ja... Pomimo, że mogę umrzeć teraz, spróbuję mu się odgryźć, bo widzę, że Ranmar mi też pomoże i właśnie z nim skombię. Dzięki czemu chyba uniknę obrażeń, tak jest. Bardzo dobrze. Hurra, to największy potwór, jakiego pokonaliśmy. Mamy godzinę 10 materiału. Dzieci znów będą mogły się bawić w wiosce, co za ulga. Dobra, nowe miejsce na geny. Zbieramy tam chyba było dużo karapaksów. Karapaks chyba się tak to nazywa w języku polskim. Ojej, powiem wam, że troszeczkę się martwiłem, że to zajmie naprawdę bardzo długo. W sensie ta walka, że ona się jeszcze będzie ciągnęła. Przepraszam, nie słyszę głosów potworów. Jak stary dobry Red. Musisz ostro trenować, aby nauczyć się trików swojego dziadka. Zaprowadźmy te dzieci do wioski. I tak też się stanie. Już używamy kotowózka, moi drodzy, i jedziemy do wioski Rutu. Rutu. Tak, smaryca głupota. Dobra, i tak nikt tego nie ogląda już, więc... Co mnie to? Moi drodzy, w tym miejscu zakończymy. Już nie idziemy do mędrca, nie ma co. A właśnie, jeszcze jedną rzecz, którą odkryłem przy typie modlitwy. Tutaj możesz się uderzyć w pierś. Jestem głupi. Nie zwróciłem uwagi na to, że sama modlitwa... Mogę się po prostu pomodlić, w sensie rzucić modlitwę pozyskiwania. Ta modlitwa pozyskiwania uruchomi, widzicie, ten drugi dymek z dzbanka, pewnie trzeci jest od Amiibo, ale no nie mam Amiibo, więc no, tam rozumiecie. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za uwagę, ja sobie zapiszę w międzyczasie, potworzę nowe przedmioty, ogarnę kwestie tej wioskowe i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie zaczniemy właśnie znowu od rozmowy z naszym starszym. Tak więc do zobaczenia, do następnego, po tej godzinie i 12 minutach i na razie.